jak to jest, jak człowiek się nagle konfrontuje z otchłanią, co z tego wynika i jak się zachowuje na takiej krawędzi. Ale to jest klimat. Tam właściwie nic nie jest normalne, bo jesteśmy w trakcie białych nocy, czyli w Petersburgu, czyli w takim momencie, kiedy ludzie właściwie nie śpią albo mają kłopot ze snem, w związku z tym są na takiej granicy snu i jawy, w ciągłym rozdrażnieniu, podnieceniu i takim. To nie jest stan normalny. Poza tym my nie uczestniczymy w normalnej sytuacji. A czy wy znacie białe noce w Petersburgu? Czy widzieliście, jak to wygląda, jak ludzie się zachowują, jak piją wódkę, jak chodzą po ulicach i tak. Trudne do opisania. Dotarcie jakby do sedna tego, co powoduje tymi ludźmi, to wcale nie jest taka prosta sprawa. To jest normalny, psychologiczny thriller. Zdradzony mąż, którego żona nie żyje, przyjeżdża do kochanka, swojej żony. I ten zdradzony zachowuje się dziwnie. Trochę jak z Gogola też, bo on jest taki wynaturzony, groteskowy. Tak ogromnieje i właściwie nie wiadomo, czego chce długo. I ten, który jest sprawcą całego zdarzenia, dowiaduje się również także wielu różnych rzeczy, które wydarzyły się już po tym procederze i po jego wyjeździe. Ale przede wszystkim dowiaduje się oczywiście o śmierci swojej kochanki. Jest to trochę próba takiej bardzo mrocznej wiwisekcji tego, do jakiego stopnia można zadręczyć drugiego człowieka, dużego czy małego.